Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w GTA. Jak doskonale wiecie, 29 sierpnia Rockstar do GTA Online dosyć sporą aktualizację, która dodała nam nie tylko samoloty, ale i hangar. Jeśli oglądacie moje materiały, doskonale wiecie, że Rockstar bardzo często w zwyczaju swoim ma to, że ukrywa różnego rodzaju pliki z samochodami, które potem we wtorkowych aktualizacjach przeradzają się w nowe pojazdy, które pojawiają się z automatu w GTA Online, dostępne do kupienia w sklepie. No i właśnie to jest ten pojazd, który w GTA Online pojawi się za jakiś czas. Na chwilę obecną jest w ukrytych plikach i ja sobie go wyciągnąłem za pomocą modyfikacji. Jest to oczywiście, jak widzicie, Batmobile, więc od razu już widzę, że będzie to pojazd najciekawszy, ale też jednocześnie najbardziej kontrowersyjny. Jestem tego niemalże pewien, będzie o nim głośno. Po raz kolejny też Rockstar udowadnia, że inspiruje się tutaj modyfikacjami tworzonymi przez innych graczy. Udowadniali to wiele razy, tutaj to jest kolejny przykład tego, bo słuchajcie, jakiś czas temu właśnie ten Batmobile był jednym z najpopularniejszych modów właśnie do GTA na singlu. Wiele osób się tym jarało. Teraz będziemy mieli swojego Batmobila w świecie GTA Online za jakiś czas. No muszę przyznać, że wygląda przekozacko, bo zobaczcie, mamy cztery ogromne koła. Mamy też tutaj, jak widzicie, silnik odrzutowy, który działa tak samo jak praktycznie w Voltiku, chociaż ten pojazd bardzo ciężko podnieść. Mamy bardzo długą machę, tutaj mamy przód. W ogóle sobie, wiecie co, zmienię osobę na tą i teraz pokażę wam, jak kozacko brzmi ta fura, jak się ją odpala. Jest, kurczę, kocur, muszę przyznać. Pokażę wam też, jak ten pojazd wygląda wewnątrz. Zobaczcie, tak on się tutaj prezentuje. Dosyć ciekawy, tak samo jak i z zewnątrz. I dodatkowo też ten pojazd będzie sobie można modyfikować. Natomiast nie mogę wam teraz tego pokazać, ponieważ można go będzie modyfikować wyłącznie w centrum operacyjnym, a na singlu za pomocą modów nie jest to chyba możliwe. Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Aktualnie znajduję się na autostradzie, bo chciałbym właśnie tutaj w tym miejscu pokazać wam ten silnik odrzutowy. To będzie chyba idealna miejscówka do takich tutaj eksperymentów, tak więc zobaczcie, tak to wygląda. Mamy silnik odrzutowy niemalże identyczny jak w Voltiku, chociaż tutaj zdecydowanie ciężej będzie podnieść ten pojazd i pobawić się w jakiejś stanty nim. Natomiast jest to jeden właśnie z bajerów dostępnych w tym pojeździe oraz też już pewnie widzicie po tej kropce na ekranie, będziemy też mogli używać go jako działka do strzelania w inne pojazdy. Tak to wygląda z tej perspektywy, pokażę wam też z pierwszej. I właśnie jako, że ten pojazd będzie można modyfikować wyłącznie w mobilnym centrum operacyjnym, zakładam, że będziemy mieli jakieś różne opcje a jeszcze dodatkowe, jeśli chodzi o bajery w tym pojeździe. Ciężko mi na chwilę obecną powiedzieć, jakie to będą rzeczy. Niemniej jednak, jak tylko pojawi się ten wóz w GTA Online, kupię sobie go i wam go na swoim kanale zaprezentuję. Na chwilę obecną mogę wam go tylko jedynie pokazać, jak wygląda, jakie ma bajery seryjnie. No ale też pokazuję wam go z tego względu, bo jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia na jego temat. Do tej pory pojawiało się sporo pojazdów, jedne były mniej kontrowersyjne, jedne bardziej, natomiast powiem wam, że z mojego punktu widzenia do tej pory wszystkie pojazdy, które w GTA Online się pojawiały, mi osobiście pasowały. Jeśli jakiś pojazd mi się nie podobał, to po prostu go nie kupowałem. Jeśli jakiś pojazd nie pasował, no nie, nawet takiej opcji nie było. Wszystkie pojazdy, które się pojawiały w GTA Online, były dla mnie całkiem spoko. Natomiast w przypadku tego Batmobila mam troszeczkę mieszane uczucie, czy to jeszcze jest GTA, czy tutaj troszeczkę idziemy w złym kierunku i nie chciałbym, żeby z tego GTA Online za jakiś czas powstało coś na wzór Saints Row, bo pomału myślę, że w tym kierunku, tworząc takie rzeczy, będziemy szli. Dosyć dziwnie będzie, kurczę, spotkać w GTA Online, w takim świecie wirtualnym, gdzie w miarę realne pojazdy mamy do dyspozycji, właśnie takiego Batmobila. Ale z drugiej strony, nie wiem czy widzieliście, ale na YouTubie, chyba nawet w Los Angeles, o ile się nie mylę, właśnie pojawił się taki Batmobil na ulicach, czy też nawet pojawia się dosyć często. Ja widziałem kilka filmów, gdzie właśnie ludzie przy nim robili sobie zdjęcia. Jakiś koleś sobie tam jeździł, nie wiem, być może to jest jako atrakcja,
na co dzień w Los Angeles, gdzie właśnie jakiś koleś sobie taki wóz fanowski stworzył i dzięki temu może sobie tam zarabiać właśnie wożąc różnych ludzi tym pojazdem, czy też właśnie kiedy to ludzie sobie robią zdjęcia, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no można to traktować jako ciekawostkę, tak? Jestem ciekaw właśnie jak wy to oceniacie, jak wam się to podoba. Ale powiem wam, że byłem naprawdę w dosyć dużym szoku, jak zobaczyłem, że coś takiego w świecie GTA Online się pojawiło. No nie spodziewałbym się tego po Rockstarze. Spodziewałbym się bardziej jakichś nowych wozów, jakichś nowych samolotów, pójście może w nowe łodzie jakieś tym razem, a tutaj taka niespodzianka. Oczywiście jest to jedyny taki kontrowersyjny pojazd, cała reszta jest zupełnie normalna. Jeśli tylko będziecie chcieli, zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem, a postaram się wam zaprezentować właśnie jakieś inne materiały, gdzie pokazuję wam jeszcze ukryte samoloty oraz inne pojazdy, które w GTA Online pojawią się właśnie za jakiś czas. Może jeszcze przyjadę i pokażę wam, jak wygląda ten pojazd właśnie z tej perspektywy. Niestety ta macha jest dosyć wysoko, przez co widoczność jest troszeczkę ograniczona w tym pojeździe. O, teraz jak jedziemy z góry, to jest lepiej, ale kiedy się jedzie z takiej normalnej, na normalnym podłożu płaskim, to jest to dosyć ciężkie. Jestem ciekaw, czy też Rockstar doda jakieś nowe tryby właśnie, gdzie będziemy ten pojazd mogli wykorzystać. No bo ciekawi mnie, po co ma być tutaj w GTA Online taki oto pojazd? Ciekawostka, raczej ciężko będzie go wykorzystać do czegokolwiek innego jak do szpanu, do jakichś takich właśnie gdzieś tam przejazdów, żeby wzbudzić zainteresowanie, podziw i zazdrość innych graczy. No ciężko mi powiedzieć, tak jak do tej pory jakieś auta tego typu były wykorzystywane do różnych misji, tak teraz będzie naprawdę w moim odczuciu dosyć dziwnie zobaczyć taki pojazd, który jedzie na jakąś misję i rozwala ludzi. Oni powinni, kurczę, nawet być zdezorientowani na tych misjach, jakbyśmy takim pojazdem przyjechali. Co to w ogóle jest, nie? Skąd to się wzięło? I bardzo szybko moglibyśmy w taki sposób rozwalić różnych rywali. No jestem ciekaw właśnie waszej opinii. Dla mnie to jest chyba największa kontrowersja. To jest chyba najbardziej niepasujący do GTA Online pojazd. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach, sobie na pewno podyskutujemy. Jeśli chodzi o cenę tego pojazdu, to czekajcie, mam gdzieś tutaj na kartce zapisane, zaraz wam powiem, ile on będzie kosztował. Okej, słuchajcie, sprawdziłem sobie, ile ten pojazd będzie kosztował, bo też zakładam, że wielu z was to ciekawi i cena jest dosyć duża, no bo pojazd będzie kosztował prawie 3 miliony, dokładnie 3 miliony 800 tysięcy dolców, tak więc trzeba będzie się uzbroić dosyć pokaźną tutaj sumę. Tak więc już jestem niemalże pewny, że nie każdy będzie na taki wóz mógł sobie pozwolić. Bardziej to będzie jako ciekawostka. No bo też kurczę, no mówię, on nie jest jakoś szczególnie tutaj odporny. Chociaż zaraz sobie sprawdzimy, czy właśnie on jest odporny jakoś na jakieś różnego rodzaju rakiety. Bo jeśli on nie jest odporny na różnego rodzaju rakiety, nie jest zbytnio szybki, chyba że po tuningu będzie troszeczkę szybszy. Gabaryty też sprawiają, że no nie za dobrze się nim jeździ. No to kto będzie chętny na kupno czegoś takiego? No chyba właśnie mówię o osoby, które będą chciały sobie takim wozem poszpanować. No zobaczmy. Jak widzieliście, ten pojazd nie jest w ogóle odporny na strzały z rakiet. Natomiast chciałbym wam pokazać jeszcze jedną, myślę, bardzo fajną, ważną cechę charakterystyczną. Spójrzcie. O fuck, no nie. Oczywiście znowu musiało pójść nie coś po mojej myśli, ale przy okazji, słuchajcie, nie będę wam tego wycinał. Macie dowód na to, że da się, jeśli ktoś chce bardzo, tym pojazdem stuntować. Chociaż nie wiem, czy stąd wyjadę przez te gabaryty. Czekajcie, użyjemy tego silnika sobie odrzutowego. O, no i zobaczcie, przypadkowo tutaj odkryłem, że ten pojazd też potrafi latać, o czym chyba nikt nie wiedział. Jak widzicie, w takich sytuacjach można spokojnie zamieniać negatywy w pozytywy. Ale tak na poważnie, no zwróćcie uwagę na przód tego Batmobila i powiem wam, że ten przód w połączeniu właśnie z tym silnikiem odrzutowym sprawia, że w bardzo łatwy sposób jesteśmy się w stanie przebić przez nawet kilkanaście aut. Sprawdzałem sobie to przez nagranie i teraz mi się dopiero przypomniało, że naprawdę jest on bardzo wytrzymały w takich aspektach. Przebiłem się przez naprawdę kilkadziesiąt pojazdów i nie byłem w stanie tego pojazdu uszkodzić, tak więc warto o tym, myślę wam, tutaj na sam koniec wspomnieć. A najłatwiej w ogóle pojazdy jest tutaj nam rozwalić, jak są ustawione do nas bokiem, na przykład blokady policyjne, a wtedy ten przód sprawia, że te pojazdy po prostu podnoszą się ku górze, wylatują w powietrze i myślę, że warto wam o tym wspomnieć na sam koniec. No oczywiście niektóre tutaj uderzenia mogą się taką kraksą skończyć, ale to się zdarza zdecydowanie rzadko.
No i to by było chyba, słuchajcie, na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o ten Batmobil. Chyba tutaj nic nie pominąłem, co chciałem wam w tym materiale przekazać. No i oczywiście, jak to ja zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie mamy w tym pojeździe, w tym Batmobilu wysuwane światła. Jest to jego bez dwóch zdań charakterystyczna cecha, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. No i chyba teraz już wszystko powiedziałem, co chciałem, tak więc mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Im więcej tych łapek w górę będzie, tym postaram się o szybsze wrzucanie wam materiałów właśnie związanych z autami, które się pojawią w GTA Online za jakiś czas, czy po prostu rzeczy, które się pojawiły też w update'cie, będę chciał potestować i wam w materiałach pokazywać, tak więc stawiajcie łapki w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!